Hej moi drodzy, cześć, witajcie dzisiaj z takiej nietypowej perspektywy na portalu videotesty.pl, a dzisiaj pragnę Wam zaprezentować Samsung Gear VR. Co to i dlaczego, z czym to się je, zapraszam Was na unboxing. Na samym początku chciałem bardzo serdecznie podziękować Samsungowi za wysłanie nam tego sampla testowego jako jednej z pierwszych redakcji. Ja już sobie wcześniej odplombowałem. Dodatkowo otrzymaliśmy oczywiście Samsunga Galaxy S6 razem w pakiecie, razem z Samsungiem Gear VR. Jest to biała wersja, ja mam złotą. No i tu mogę Wam łatwo udowodnić, że nie widać na nim zabrudzeń tak jak na wersji czarnej czy złotej. No cóż, otwieramy w takim razie naszego Samsunga Gear VR. Co to jest? To jest oczywiście, to są okulary rzeczywistości wirtualnej stworzone we współpracy Samsunga z firmą Oculus, która stworzyła sprzęt o nazwie Oculus Rift. No i tak to wygląda. Porządny sprzęt z soczewkami, z miejscem na smartfona tutaj. Zaraz Wam pokażę, jak go się montuje. Za chwilę sobie zmienimy perspektywę. Na razie jeszcze pokażę Wam, co jest jeszcze w pudełku. Mocowanie na tył głowy. Czy może Wam je zaprezentuję z przodu głowy, ale to oczywiście idzie na tył. I mocowanie na górę głowy, które wygląda tak. I przychodzi na głowę tak oto. W pudełku mamy jeszcze coś takiego, w którym znajduje się ściereczka do wycierania soczewek, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Tutaj mamy wymienną taką gąbeczkę do naszych okularów najwyraźniej, albo po prostu jakiś inny rozmiar, coś takiego być może. No i etui, które jest też bardzo fajnym i miłym dodatkiem. Całość kosztuje około 750 zł z tego co pamiętam. Więc nie jest aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać, że będzie kosztować na przykład ponad 1000. Oczywiście sprzęt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do Samsunga Galaxy S6. No worek po prostu, w który możemy sobie włożyć naszego Samsung Gear VR. Dobrze, zmieniliśmy nieco perspektywę. Na początek krótka prezentacja tego, co jest napisane na pudełku. Samsung oczywiście Gear VR Innovator Edition for S6. Mamy oczywiście, możemy sobie właśnie korzystać, podziwiać, cieszyć się z treści 2D i 3D, grać w gry wirtualnej rzeczywistości, na przykład właśnie eksplorować atrakcje turystyczne, nie będąc tam właściwie fizycznie, tylko za pomocą właśnie okularów rzeczywistości rozszerzonej. Całość jest kompatybilna oczywiście z Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge. I jakby potrzebne jest do działania, wymagane jest do działania smartfon, nie działa to osobno i jest to jakby cały ekosystem osobny stworzony właśnie pod Gear VR, ponieważ no, jakby te aplikacje są ukryte. Dopiero kiedy włożymy telefon do naszych okularów, dopiero wtedy aktywuje się cały system aplikacji wirtualnej rzeczywistości. Dobrze, więc tak całość prezentuje się z bliska. Tutaj mamy miejsce na smartfon, zaraz Wam pokażę zresztą, jak go się montuje. Tutaj jest, jak widzicie, złącze mikro USB, które podpinamy do telefonu. Tutaj mamy, możemy sobie to zdjąć, te taśmy. Mamy napisane właśnie Gear VR, powered by Oculus. Tutaj mamy taką gąbkę, to jest właśnie chyba ta wymienna gąbka, którą możemy sobie, ona jest na rzep przyczepiona, tak, i tam jest wymienna w zestawie. Tutaj mamy dwie soczewki, dosyć dobrej jakości, mam przynajmniej taką nadzieję. Panel dotykowy, przycisk powrót, regulacja zoomu, właściwie można powiedzieć ostrości bardziej niż zoomu. W tym miejscu znajdują się jeszcze przyciski góra-dół. No i najważniejsza rzecz, której brakuje mi, nie wiem, w cardboardach i innych tego typu właśnie okularach, czyli gniazdo do ładowania. To jest bardzo przydatna rzecz, ponieważ no niestety przy Samsungu Galaxy S6 w połączeniu z Gear VR-em szybko się bateria załadowuje, więc warto jest mieć tutaj właśnie możliwość podładowania smartfona i my taką mamy. Zamontujemy sobie teraz nasze mocowanie
do głowy. Na razie do tyłu głowy i zaraz do no takie stabilizujące całość. Przypinamy teraz z drugiej strony. I tak teraz całość się prezentuje. Ja wam jeszcze to pokażę na mojej głowie za chwilę. Przybliżę wam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No i całość jakby jeszcze tutaj z tej strony. No właśnie, teraz nam się odczepiło. Się tak robi. Teraz jeszcze na koniec umieścimy oczywiście sam smartfon w urządzeniu Oculus. Możemy sobie go tu wpiąć do gniazda. Tu mamy odchylone, wciskamy. No i całość została załączona. No i już tu teraz byśmy musieli po prostu dokładnie założyć nasz Samsung Gear VR. Nie wiem, czy coś tutaj będziecie w stanie, no na razie nie będziecie. Może opracuję jakąś technikę, żebym był w stanie wam pokazać, co się dzieje w środku. Dobrze, więc tak cały sprzęt prezentuje się na mojej głowie. Ten pasek stabilizujący u góry jest bardzo istotny, ponieważ on wpływa na ostrość wyświetlanego obrazu. Obrócę się, tak wygląda to od tyłu. Sprzęt jest, no jest czuć, że to jest, że mamy coś na głowie. Jest to ciężkie, ale myślę, że w miarę wygodne. Nie sprawia aż takiego dyskomfortu, jak mogło się wydawać. No więc tak prezentuje się Samsung Gear VR dla Samsunga Galaxy S6 na głowie. Niedługo zapraszam was na recenzję, a jak na razie to by było wszystko z mojej strony, jeżeli chodzi o unboxing tego oto urządzenia, czyli właśnie Samsunga Gear VR. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę. No i cóż, do zobaczenia w recenzji tego urządzenia oraz innych materiałach na portalu videotesty.pl. Trzymajcie się gorąco. Na razie. Cześć. Dziękujemy serdecznie, że dotarłeś do końca tego filmu. Brawo! A teraz, jeśli już jesteś w tym miejscu, możesz od razu zasubskrybować nasz kanał, żeby zobaczyć inne filmy. A jeżeli już chcesz oglądać inne filmy, to wejdź w nasze polecane, na przykład w ten lub w ten. I przenieś się do świata technologii z videotesty.pl.